Jest czwartek, 20 czerwca 2019 roku. Dzisiaj dwa istotne tematy kryptowalutowe. Pierwszy, bazowy scenariusz dla Bitcoina. Mój bazowy scenariusz dla Bitcoina jest taki, że w najbliższych dniach, prawdopodobnie już ten weekend, Bitcoin zaatakuje 10 tysięcy dolarów za sztukę, natomiast będzie to ofensywa w Ardenach. I tak jak w ofensywie w Ardenach, nie powiedzie się to. Bitcoin osunie się przez lipiec i połowę sierpnia w kierunku 7200-6500 dolarów za sztukę, czyli w złotówkach będzie to pomiędzy 25 a 28 tysięcy złotych mniej więcej. I tam w tym przedziale będziemy z klientami dokupować. Tam polujemy na dodatkowe kryptowaluty. Najpierw Bitcoina, a później częściowo alty. Samo wejście w Bitcoina jest bardzo istotne. Samo wejście w Bitcoina w lokalnie niskiej cenie jest 20-30% sukcesu. Więc zapolowanie na tańszego Bitcoina ma zdecydowanie sens finansowy. Czy ten scenariusz może się nie sprawdzić? Może, oczywiście, nie mam szklanej kuli. Nie będzie wtedy tragedii, ale pieniędzy będzie oczywiście z tego troszeczkę mniej. Czy Bitcoin może pójść pionowo do nieba, teraz 10, 11, 12 tysięcy i tak dalej? Tak, też może, jeżeli przekroczy 11 tysięcy i tam się utrzyma dłużej niż 48 godzin, to będziemy się mocno zastanawiać. Natomiast bazowy scenariusz, na jaki gramy, jest taki, że osuwa się z 10 tysięcy w kierunku 6500, 7200 i tam trzeba kupować. Tańszego Bitcoina już nie będzie, ale wszystko, co w przedziale 6500, 7200 dolarów za Bitcoina, to promocja, ostatnia promocja. Następnie w drugiej połowie sierpnia lub w pierwszej połowie września zacznie się winda w górę i będzie ona bardzo szybka. Spodziewam się jeszcze w tym roku ATH, czyli przekroczenia 20 tysięcy dolarów za Bitcoina. I w roku 2020 dmuchania gigantycznej bańki, która pod koniec roku 2020 pęknie z hukiem. Tak, żeby przygotować miejsce, czyste pole dla facebookowej stabilnej Libry, dla nowego projektu Facebooka i innych korporacji pod tytułem Libra, portfel Calibra, wcześniej roboczo nazywane Global Coinem, Facebook Coinem, natomiast teraz nazwa już jest znana i jasna. Te nody Libry wyglądają jak Fed w przebraniu. I jest to bardzo ciekawy ruch Fedu. Jest to bardzo ciekawy ruch merytokracji fedowskiej. To namiesza dużo. W krótkim okresie i średnim to podniesie ceny kryptowalut. Natomiast docelowo trzeba przyglądać się tej sprawie, ponieważ docelowo jest to prawdopodobnie koń trojański, który przejmie krypto. Czy lepsza jest podaż pieniądza robiona, decydowana przez trybunów ludu, kadencyjnie wybieranych, którzy w trakcie czteroletniej kadencji muszą spłacić swój kredyt hipoteczny? To jest ich głównym celem. Nie uważam tak. Wolę mimo wszystko merytokrację fedowską, merytokrację bisowską, merytokrację korporacyjną. Oni wiedzą, że w 2009 roku podpalili ląd pod walutami fiat, który płonie, ale ze względu na pewne trendy demograficzne oraz technologiczne ten ląd jest dosyć długi. Natomiast nie jest on nieskończenie długi i musi być nowy system monetarny. Jest to oczywiste. Dobrze, że przynajmniej oni sobie zdają z tego sprawę, ponieważ jeśli byłoby to zupełnie w sposób nieświadomy prowadzone, doszłoby do gigantycznej katastrofy. I tak dojdzie do sztormu. I tak niezabezpieczeni wylecą za burtę. Natomiast może uda się przepiąć system monetarny na drugi. Tak, będzie trzeba powiedzieć części posiadaczom aktywów w starym systemie, że to było na żarty. I będzie bardzo ciekawie. Myślcie zatem mądrze o swoich pieniądzach.